Kiedy byłem mały, nasza farma była całym moim światem. Dzisiaj cały świat jest moją farmą. Pure Farming otrzymał nowy trailer promujący 4 kontynenty dostępne w grze, a tak właśnie brzmi jego główne hasło promocyjne. Ja jestem Marolyn i zapraszam Was do nowego filmu, w którym przedstawiam szczegóły, których dowiedzieliśmy się wraz z premierą tego trailera. Jest kolorowo i treściwie, ale z drugiej strony nie dowiedzieliśmy się zbyt wiele ponad to, co mogliśmy zobaczyć już wcześniej. Tak naprawdę detale tkwią w kwestiach, które pojawiły się wraz z publikacją trailera, natomiast nie z nim samym. Data premiery gry planowana jest na 13 marca. Sugerowana cena to 99,90 za edycję podstawową oraz 129,99 za edycję Deluxe na PC. Mowa tutaj o ofercie na platformie Jemmy, czyli oficjalnej platformie Techlandu. Na Steamie jest drożej. 29,99 euro oraz 39,99 za edycję Deluxe. 35,99 przy obecnej promocji trwającej do któregoś tam marca, co daje nam odpowiednio około 125 i 170 zł. A za 170 zł kupimy już podstawową edycję na PS4 w sklepie PlayStation. Edycja Deluxe kosztuje za to 209 zł, natomiast członkowie PlayStation Plus otrzymują zniżkę 10% i za grę zapłacić muszą 188 zł i 10 groszy. Podobnie jak kosztuje wersja na Xbox One, tyle że w tym wypadku nigdzie nie idzie jeszcze dostać wersji Deluxe. Lista sprzedaży ma się podobno z czasem rozszerzać. Dodatkowo, platforma Jemmy jako własność Techlandu w ramach preorderu do podstawowej wersji gry dorzuca ładowarkę JCB435S oraz nowy gatunek upraw w postaci pomarańczy, którą będzie można uprawiać na mapie USA. Zachętą do zakupu ma być też bezpośrednie wsparcie deweloperów już teraz. Zwykła wersja Deluxe dodatkowo będzie zawierać 3 ekskluzywne maszyny. Ciągnik Landini Rex F, ciągnik Lindner Geotrack 134 EP oraz kosiarkę Gomselmasz Pales CS200 plus paczkę skórek dla postaci w grze. Poprzez złożenie preorderu na dowolnej platformie możemy otrzymać za darmo DLC Germany Map, zarówno w wersji podstawowej, jak i deluxe. Jej specjalnością ma być przede wszystkim hodowla owiec i uprawa rzepaku, plus typowo bawarskie klimaty. W tym momencie nie posiadam informacji, czy wersja Jemmy jest zintegrowana ze Steamem. Stawiam tak naprawdę 50 na 50. To młoda platforma, ciężko przewidzieć pewne kwestie, ciężko przewidzieć, na co tak naprawdę Techland chce się w końcu zdecydować. W razie jakiegoś rozwoju sytuacji będę Was oczywiście informował. Tymczasem niestety konkretów nie znam. W przypadku natomiast wersji pudełkowych na 90% będziemy mieli integrację ze Steamem, choć za to też nie mogę w tym momencie ręczyć. Możliwe, że więcej informacji pojawi się podczas samego Gamescomu, który zaczyna się już 22 sierpnia i będzie trwał do 26, czyli 4 dni. Jednak w tym momencie, no cóż, niczego nie przewidzimy. Analizy trailera na ten moment się nie podejmuję. Uważam to po prostu za niepotrzebne. Jednakże, jeśli chcielibyście, abym takiej analizy się podjął, śmiało możecie pisać w komentarzach, możemy coś popracować. Tymczasem to by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć!